Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa. Byłoby fajnie, siaba da ba da. Tylko sobie wodę spuszczę. No i lecimy. Siaba da, ty ja. Żółty chuj sra. Siaba da, kurwa, czysta fura, mój jaguar. Śliak, chuj. Żółtego poranku. Jakby sąsiad to zobaczy, to dosłownie się zesra z zazdrości. Dobra, ja sobie podmywam naczynia, bo z niedzieli zostało żarcie. Dzisiaj w poniedziałek jemy, na wtorek zostało też w lodówce stoi. Ciekawe co w ogóle jak mój sąsiad robi. Jak mu ostatnio aut na pół godziny pożyczyłem, to były całe w blachach. Cała blacha była tak w sumie, w rdzy. Nie rdza w blasze, ach to moje przemyślenia. Nie wiem co on zrobił z blachą, sprzedał cyganowi jakiemuś, zamienił tą blachę i kazałem mu przemalować. Kupił zieloną blachę do szarego auta. Parpkami szkolnymi miał to teraz. Jeszcze tylko. Jeden talerzyk. Idealnie. Myjemy. O. No, jeszcze tylko tutaj umyć. Jeszcze tutaj troszeczkę. O. Ko kurwa, ptak nasra. Talerzyki umyte. Jeszcze górnik. Kurde, jak zwykle. Nie starczyło na rosół. Rosołu za mało, to trzeba było przecieru, koncentratu i keczupu dodać, żeby wyszło pomidorowo. Ale z dziku się nie zna. Tylko ketchup mówił. No i jeszcze. Dobra. No jeszcze tutaj wybucujemy. No po prostu zajebiście. Piękna fura. Wspaniale. Ślni się jak jajca żółtego. Gdyby je miał. Naczynia pozmywane. Już wszystko gotowe na jutro bedo. Dzisiaj też było dobrze. I teraz z tym syfem idziemy. No. Korek mam w ręce. To on drugi korek mam gdzieś zdawie. No nie no, chyba jeden powinien być. Ale tak znając tego czerwonego, to tam wie. Dupcie ubijemy. No, chyba jeszcze tą dupcie czystą. Nie, tak jak ten żółty chuj, kurwa. Ach, jeszcze mu okienka umyję. No i zajebiście. Mam pomysł! No to przekłamy biletem tego czerwonego spod... Dobra. Dobra. Tam. Ale tam... Ty... Ciągło go! To jest... Widać samo ciągło. Dobra, no to co... To... Dawaj berłem tego czerwonego... Zobaczucha. Powaleńca. Kurde, ale... Op! Ty zasało tam, Belzebub w czystej postaci siedzi chyba. A jeszcze tylko tutaj felgi Bopona umyć. Nie no, zajebiście. Muszę w końcu sprzedać auto temu żółtemu Cfelowi. Nie będzie miał chłopak Passata. A ja się dorobię i wszystko przekleję. Dobra. To trzeba w takim razie spuszczaczem tego czerwonego zboczeńca. Kurde. Ale się ten syf tam nazbierał. Ale... Kurczę, ten się stawia. No nie, tam szapem wcielony, do tego egzorcysty potrzeba. Tego najlepiej Bonera, z tego walaszka. Tak, jest to chciwy, wiem. Nie, dosyć tego. Ja dość, ostateczny atak z powietrza. Ja sobie bierę krzesło, o, idealnie. Podstawiamy. Trzeba się jakoś przepać, o kurde, kargony do tego trzeba. O kurde, mamy... napieram. Dosyć tego, zaraz ci finiszę raz zrobię. Kurde. Co się dzieje, no kurde? Dobra, jest tylko jeden polski sposób. Trzeba ten zlew rozkręcić. No za co? Zlew kontra żółty. 0-1. Dobra, to jest zajrzeć, to tam jest pod spodem. I kurde, tam jest chyba jakieś przejście. Muszę uważać, bo to idzie do matki tego czerwonego zboczeńca, bo by się z nim nie spotkać. No kurde. To jest berło do kibla. No, tego potrzebowałem w kiblu czerwonego, tego brakowało do jakiegoś czasu. A widelec, jak go powyginało. Dobra, wracamy. Tutaj zaraz to przekręcimy, trzeba się położyć. Przepycham.
O, ja pitole, pomocy, żółty geju, co to się stanęło, to ja nie wiem, pomocy, geju, żółty, chuju. Jezu, ale mi się to w dupę wbija, aż mi stanął z wrażenia, jak tego żółtego chuja zobaczyłem. A nie, pomocy! To? To czerwonego z... Nie, sąsiad! Ty nawet Stefana zezarł, no... Po egzorcystę trzeba dzwonić, no. Młotek mi wciągło! Wciągło mi młotek! Oddawaj mój młotek! Ju! Czerwone kondomie! Czego chcesz, żółty chuju? Sąsiad, znalazłem twój młotek. O ty! Najebane drzwi. Muszę je wymienić. Ty chuju! Czemu zajebałeś mi młotek i rozjebałeś mi ścianę? Szykuj się, zaraz sadzę ci ten śrubokręt w dupę. Nie bij, proszę. Ale słuchaj, sąsiad, trzymaj młotek, pierwszy. No, dzięki. Drugie. Prawa jest, chodź ze mną. No dobra. Tutaj jest sprawa i źle. Jest strasznie zapchany. Mówiłem ci, żebyś... Kibel jest od srania, a nie mój zlew. Chłopie! Czemu nigdy nie możesz tego zrozumieć? Twoje łoniaki tutaj zatkały w byle. A, łoniaki, ty mi się spuściłeś. Dobra, chodź to w końcu naprawić, bo chciałbym się wysrać do gościa, kibel mi nie działa, więc... Dobra, chodź już. Ja wiem, że ty walisz klocka do zlewu, ale... Jak to będzie? No i konia do twojej matki, nie ma. Dobra, chodź, idziemy zobaczyć, co tam się stało. Ech. Jezus Maria, czarno tu jak w twojej dupie. Lans i mordy, cichu, nie wiesz. O, czekaj, mam pomysł, zaraz wracam. Patrz, ciulu, teraz ci pokażę, jak to się robi. Pokaż. No i pyk, cyk, myk, masz młotkiem w tą ścianę, jak z tego żółtego zboczeńca. Dobra, jak rozwalamy to już twoją chatę, to też musisz do tego dołożyć 2 grosze. Ale z tym nogi zdypta nieistotne. Dobra, jak dichu tym młotkiem, to ty cię w łeb puknij, zaraz tam naprostuję. No, coś to ja mogę ciebie na meczu Realu nabyć, jak twoi przegrywa ty LS. No, patrz, dichu, tak się robi. A czy to ja się mogę na twoją mamę, nie na ciebie przydać? Cicho tak, kurde. Ale mi masy, o kurde, sąsiad. Ej, jak tam na dole labusie? Kurde, sąsiad. No dobra. Sąsiad, kurde, trzymaj. O dobra, dzięki. O, chcę to wsadzić. Jeszcze jedną. No dobra. O, ej, mogę jeszcze to wsadzić w dupę. Nie, no, wiesz, ja tobie, ale jak widzę, jak masz czas na otwór, to... Coś czuję, że nawet ogórek byś nie zmieścił. Jak ty to rzucasz? To rzucasz gorzej niż polska reprezentacja piłki Holandii. No wiem, przecież piłka ręczna, chłopiek, kto to ogląda? Żużel. Dobra, to chyba sąsiad, ty. Sąsiad, ty teraz mnie wyciągnij. Dobra, czekaj. Ała, ale się wbrzem się walą. Dobra, chodź tu. Na 3. Raz, 2, 3. Dobra, chodź sąsiad. No. Co ty byś beze mnie zrobił? Dobra. No, nie wiem, no chyba bym normalnie się, a nie jak jakoś. No nie wiem, dobra. Bierz te rury i to montujemy. Dobra, dawaj. Czekaj, jeszcze tylko po taśmę. No cóż, nie mam taśmę, ale mam śrubokręt w kształcie twojego wklęsłego ciula, więc... Dobra, idź pan. Dobra, chodź, to idziemy zamontować w końcu. Dobra, chłopie. Film nam się dłuży. Ja wkręcam rurę, ty wkręcasz... A ja wchodzę w ciebie, dobry. To no kręć tą śrubkę. No dobra, czekaj. No, dobra. Wysoko, ready. Proszę. Teraz. Dobra, tam styki przelecą tą odległość. Dobra, tu się podkręca, no idealnie. O, no i super, spuściło się, jak tam zamontowane. Słuchaj, teraz idę wyjąć korek. Nieźle ciśnie się to, o kurde. Poszłeś. Ale my jesteśmy zajebiści, krzyguj. Po prostu ja ci powiem, szlifiereczka. To co, idziemy chlać? Od. No i super. A właśnie, dzisiaj takie pytanie.
Czy umówiłeś jak kazałem? Wymieniłeś blechy moje Lambo? Tak, ale te gołębie stają.